Druga fala koronawirusa mocno ograniczyła dotychczasowe funkcjonowanie. Blitzbark Warmiński stara się w pełni realizować nadrzędne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Jednocześnie działania miasta zmierzają do tego, by mieszkańcy nie popadali w panikę. Trzeba było podjąć wszelkie działania zmierzające do tego, żeby pomóc dla mieszkańca, ale także mamy całą infolinię i te elementy związane z komunikacją z mieszkańcami w postaci telefonów, internetu, a także przekazu telewizyjnego, żeby można było uspokajać, a z drugiej strony pomagać i wspierać w tych trudnych czasach. Urząd Miasta w Blitzbarku Warmińskim cały czas stara się normalnie funkcjonować, pomimo ograniczeń pozostaje otwarty dla mieszkańców. Obsługa petentów odbywa się na bieżąco, sprawy są załatwiane, kasa jest w tej chwili otwarta, więc petenci są na bieżąco wpuszczani, jeżeli chcą dokonać opłaty. Burmistrz Blitzbarka Warmińskiego przekonuje zaś, że w przyszłość należy patrzeć z optymizmem. Szanowni Państwo, szanowni Blitzbarczanie, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Z tej sytuacji wyjdziemy mądrzejsi, silniejsi i lepsi. Wszyscy razem pokonamy nasze słabości, wychodząc naprzeciw trudnościom i na pewno będziemy za jakiś czas wspominali te czasy jako czas naszej weryfikacji, naszej dojrzałości, naszej mocy. Wszystkiego najlepszego, zdrowia szczególnie. Nie panikować, ale też pamiętać o zagrożeniu i przestrzegać wszystkich zaleceń związanych choćby z zachowaniem dystansu i noszeniem maseczek. To sposoby, by przetrwać ten trudny czas.